Cześć kochani, jeśli obserwujecie mój profil na Instagramie czy też mój fanpage, wszystkie linki znajdziecie poniżej. Doskonale wiecie, że w ten weekend byłam w kinie na Próbach Ognia i to z moją widzką Olą, którą gorąco pozdrawiam. To było bardzo fajne spotkanie, bardzo fajnie było Cię poznać tak osobiście. Ściskam Cię raz jeszcze mocno, bardzo gorąco. A Was zapraszam na książkę czy film. Dawno nie było takiego filmiku i szczerze powiedziawszy tak głupio mi, bo już się nastawiłam, że nagrywając Próby Ognia będę uciskać klumpami na prawo i lewo. Naprawdę nie chcielibyście widzieć mojej miny podczas oglądania zwiastuna. To było coś strasznego. A tu taki ząg, taka bazinga. Nie wiem co powiedzieć, ponieważ to było nawet dobre. To naprawdę było dobre, także nie pozostaje mi chyba nic innego, jak tylko zawrzeć twarzostan. Nie wiem, czy pamiętacie moją reakcję na filmową wersję Więźnia Labiryntu. Można ją zobaczyć klikając gdzieś tutaj, tak mi się wydaje. Przy okazji ostrzegam, że wtedy byłam naprawdę wściekła. Myślałam, że kilną Dashnera, a także kilka innych osób odpowiedzialnych za tego klumpa, ponieważ film nie podobał mi się. Byłam wściekła za to, że zmieniono tak istotne dla książki wątki, a zatem spoiler, ostrzegam. Chodzi zwłaszcza o to, w jaki sposób streferzy wydostali się ze strefy. W książce zrobili to dzięki obserwacjom poczynionym poprzez to bieganie po labiryncie. Streferzy zrobili taką mapę, uchwycili schemat, rozgryźli mechanizm funkcjonowania tego labiryntu, a w filmie Thomas wpadł do strefy, no i w pewnym momencie z tej strefy wypadł wraz z innymi streferami. To w ogóle było pozbawione jakiejkolwiek logiki i chyba nie ma sensu się denerwować. Do czego jednak zmierzam? Otóż gdy oglądałam zwiastun Więźnia Labiryntu i wybrałam się na film, oczekiwałam konkretnej ekranizacji, a kiedy mamy ekranizację, no to nie lubimy, gdy ktoś tam mota nam w tych głównych wątkach takich bardzo istotnych. Oglądając jednak zwiastun Prób Ognia, zdałam sobie sprawę, że na dużym ekranie nie uświadczę Prób Ognia, że to będzie po prostu taka ułańska fantazja scenarzysty i reżysera. No wiecie, odrobina Prób Ognia, solidna dawka leku na śmierć, bo było tu bardzo dużo wątków wyciągniętych z leku na śmierć, a także akcja wymyślona specjalnie na potrzeby filmu i tak też właśnie było. Książka i film, zgodność między jednym a drugim jest praktycznie zerowa i to do tego stopnia, że bardzo trudno odnieść to, co działo się na dużym ekranie do tytułu tego filmu, bo czym są Próby Ognia? Ręka w górę. Proszę osoby, które nie czytały trylogii Dashnera, które tylko oglądały film. Założę się, że nie macie zielonego pojęcia, o co chodzi z tymi Próbami Ognia, bo rzeczywiście w tym filmie tych Prób Ognia nie było. To w ogóle nie zostało wytłumaczone. To A, a B, tam w ogóle nie było Prób Ognia. Czytałam książkę, a nie potrafiłam doszukać się Prób Ognia, także odradzam ten film osobom, które tak bardzo kochają trylogię Dashnera, że nie będą w stanie wybaczyć jakichkolwiek zmian w fabule, bo gdyby to były jakieś takie zmiany malutkie, kosmetyczne, no to idzie przeżyć, ale tutaj zmienione zostało naprawdę prawie wszystko. Także ostrzegam, wydaje mi się, że takie osoby będą zawiedzione. Jeśli jednak spojrzycie na ten film jak na osobne dzieło, jest szansa, że się Wam spodoba, być może nawet się w nim zakochacie, ponieważ to bardzo fajnie zrealizowane kino akcji skierowane bardziej do młodzieży, kino akcji z momentami grozy i w tym miejscu pragnę serdecznie pozdrowić Kamila, który prowadzi blog nieortodoksyjny. Link do jego bloga znajdziecie poniżej. Kamil jest naprawdę przesympatycznym blogerem i rozbawił mnie swoim komentarzem. Otóż stwierdził, że Próby Ognia to taki tandetny film o zombie. No coś w tym jest, tak chwilami, bo poparzeńcy zostali przedstawieni jako zombie i tych poparzeńców było tam trochę. W sumie Dashner w książce też, z tego co pamiętam, tak opisał poparzeńców, że generalnie no, wyglądali jak zombie. W każdym razie właśnie te fragmenty z zombie, które tak skrytykował Kamil, podobały mi się w tym filmie i to bardzo, zwłaszcza scena poparzeniec szczur. Aż się wystraszyłam. A jeśli chodzi o moje ulubione sceny z tego filmu, bardzo podoba mi się scena, w której Thomas całował Brandę, nagle pojawiała mi się Teresa. Podobała mi się również scena, w której streferzy uciekali przed burzą. Bardzo podobały mi się efekty specjalne w tym filmie. Podobała mi się muzyka, oczywiście obsada była kapitalna, nawet Jorge, nie wiem czy dobrze go wymówiłam, podobał mi się. Co prawda wyobrażałam go sobie zupełnie inaczej, myślałam, że będzie zdecydowanie młodszy, ale też bardzo fajnie dobrali tego aktora. Nawet Brenda uszła w tłumie, ponieważ też zupełnie inaczej ją sobie wyobrażałam, ale cała reszta jak najbardziej na plus, łącznie z końcówką, która różni się i to diametralnie od tego, co dzieje się w książce. Ta końcówka jednak mi się spodobała, ponieważ dzięki temu nie mamy takiej powtórki z rozrywki, którą mieliśmy czytając Próby Ognia. Chodzi o to, jak kończył się Więzienie Labiryntu, jak kończyły się Próby Ognia, nie chcę
spoilerować tutaj dla osób, które nie czytały książek, także tutaj ta końcówka jest zupełnie inna i nawet na plus. I w ogóle to było zabawne, bo na koniec Thomas doszedł do głosu i to była chyba najbardziej klubowa przemowa w historii kina, ale było dobrze, bo naprawdę dobrze. Jestem tak pozytywnie zaskoczona, że nie wiem co powiedzieć. Przede wszystkim jestem wdzięczna scenarzystom za to, że uwaga, uwaga, spoiler, wycięto wątek Aris, Teresa, Thomas, pamiętacie to, ten taki powiedzmy, że trójkącik miłosny? Chyba nawet gdy mówiłam o próbach ognia, mówiłam, że to mi się nie podobało, że to było takie z dupy i proszę, jakim pięknym słownictwem zaczęłam nagle operować, więc będę po prostu zmierzać do końca. Co wybieram? Książkę czy film? Czas podjąć decyzję. Stawiam na książkę, to akurat jest bardzo proste, ponieważ książka, nawet pomimo tych mankamentów, które miała, które tak usunięto sprytnie na potrzeby tej adaptacji, bo to nie była ekranizacja, to w ogóle była luźna wariacja na temat książki, to zgubiłam wątek, tak, stawiam na książkę, ponieważ tam to wszystko miało jakiś głębszy sens, to wszystko czemuś służyło. Tam rzeczywiście były próby, streferzy choć o tym dalej nie wiedzieli, dalej byli marionetkami w szponach dreszczu i to było takie bardzo przerażające, także książka podoba mi się bardziej, bo w filmie to było takie wszystko, dobrze się go oglądało, moim zdaniem był lepiej zrealizowany od Więźnia Labiryntu, no ale no dalej, to co takie, no wiecie, próby ognia bez prób ognia, więc jak to w ogóle porównać? Osobiście wolę książkę, ale film też dawał radę. Jestem ciekawa, jakie wy macie przemyślenia na temat tego filmu, jeżeli go oglądaliście. Będę wdzięczna za wszystkie komentarze zostawione poniżej. Jestem też ciekawa, co zostanie pokazane w Leku na śmierć, gdy już Lek na śmierć pojawi się na dużym ekranie, bo skoro tutaj pojawiło się tyle momentów z Leku na śmierć, to co pokażą w Leku na śmierć? Jestem bardzo, ale to bardzo tego ciekawa. Poniżej wklejam też linki do wszystkich moich papland na temat trylogii Jamesa Dashnera, bo mówiłam o wszystkich książkach. Mówiłam też o Więźniu Labiryntu, o filmie, tak, tak, rzucałam tam klumpami. Jeżeli nie wiecie, czym są klumpy, sięgajcie po Dashnera, bo czasami mnie pytacie, co chodzi z tymi klumpami, pikoleniami, pikolony sztamy, kwój, purwa, zawrzyj twarzy ostan. To jest właśnie słownictwo, którym operuję za sprawą Jamesa Dashnera, także raz jeszcze przypominam, że to wszystko jest z tych książek, więc będę kończyć. Naprawdę nie wiem, jak ograć ten dzisiejszy filmik, jak o tym wszystkim opowiedzieć, bo dalej jestem w szoku po tym, co zobaczyłam na dużym ekranie, więc właśnie dzisiaj będzie tak, taka luźna, króciutka pogadanka na temat prób ognia. Mam nadzieję, że Wam się podobało i bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!